Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w którym miejscu znajduje się możliwość uruchomienia guzika play i stop jako play i pauza. Domyślnie w programach firmy Magix stop to jest stop i zatrzymuje nagranie, przesuwając na sam początek nagranie. Żeby uruchomić stop jako play, czyli żeby zamienić, inaczej mówiąc, żeby nasza spacja na naszej klawiaturze działała jako play, trzeba zrobić drobną modyfikację. Czyli przejść do ustawień File, czyli plik, Settings, czyli ustawienia, Program, czyli program, i tutaj w zakładce Playback musimy zaznaczyć sobie ptaszka, czy Spacebar Behavior, czyli zachowanie spacji ma być takie, że po zatrzymaniu się w obecnej pozycji pauza tak będzie po prostu działać, czyli inaczej mówiąc, normalna pauza. Klikamy OK, czyli to jest ta opcja. Klikamy OK i zobaczcie. W tym momencie, gdy my puścimy sobie jakiś film, zaraz, gdzie tu jest jakiś film? O tu. Gdy my puścimy sobie jakiś film, o, leci sobie jakiś film, to w tym momencie pauza, czyli ten stop, to będzie pauza. Zobaczcie, ten suwak nam się nie wróci do początku. Widzicie? Jest pauza, jest w tym samym miejscu i dalej kontynuujemy. Znowu. Czyli guzik stop działa już teraz jako pauza po tym drobnym ustawieniu. Jeszcze raz przypominam, File, Settings, Program i to, ta opcja musi być zaznaczona. OK, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten drobny poradnik Wam się przyda. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie film. Jeżeli chcecie jakichś ciekawych filmów z programu Magix, czyli jak wykorzystać różne funkcje, piszcie w komentarzach, postaram się jakieś ciekawe poradniki z tego programu zrobić. Jest to ciekawa alternatywa dla Sony Vegas, czy też Camtasia Studio. OK, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.